Cześć kochani, z tej strony Sylwia Liwka z kanału Syla na co dzień i witam was ponownie na moim kanale. I właściwie to za chwileczkę idziemy sobie na zakupy do galerii, zobaczymy co tam kupimy, potem wam zrobię haul. Więc dzisiaj ogólnie taki wiecie, zakupowo, luźno, zobaczymy co to wyjdzie, więc zaczynamy. Schodki warszawskie. Nie pamiętam kiedy ostatni raz siedziałam z tyłu, ale aktualnie jest chłopak Natki z nami, on siedzi z przodu, lol. LOL. I w ogóle też nie pamiętam kiedy ostatni raz jechałam nie swoim samochodem, że tak druga sprawa. Musiałabym sobie chłopkę rękawice, jesteśmy w Rosmanie, więc dobrać sobie rękawice do zmuszczania tego, ale w ogóle mój koszyk to jest taki już, wiecie, przypełny, więc... Jesteśmy na początku sklepu. No właśnie wiem, ale jest dużo rzeczy, które muszę kupić. Muszę pumek skupić do swoich, bo to jest... Ja to sobie chyba wezmę taki... Ja ostatnio sobie kupiłam oto, ale w Auchan było tańsze. To jest krem i ja to daję pod makijaż, bo na TikToku się naoglądałam, że trzeba używać SPF codziennie. Mimo tego, że sprawdzałam na filtrze na TikToku i nie mam żadnych przebarwień, nic takiego, no to powiedziałam, dobra, sobie kupię. I sobie kupiłam. To jest jakaś moja 10. butelka tego samego pokadu. Natka chciała kupić perfumę w Sephorze, bo ostatnio dałam jej próbkę w ogóle, którą dostałam. Jej się tak spodobał, bo ja się popsikałam i Natka mówi, ej, jaki to perfum, ej, mówię, masz. Ona, uhuhu, i teraz się chce kupić, ale no cóż, nie było. W Douglasie. Może w Douglasie będzie, no. Pierwsza emotka na dziś to ta tutaj. Wróciłam dziubaski, jestem w zakupach, ogólnie to poszłam jeszcze potem do Sinceya. Byliśmy jeszcze w Reserved i w Bershce, ale w Reserved i w Bershce nic nie znalazłam, ale znalazłam coś w Sinceyu, więc pokażę wam teraz co kupiłam. Taki haul mamy, słuchajcie, w Sinceyu, nie wiem czy wiecie, wiecie, na poprzednim moim kanale dodawałam film z moimi różnymi fidget zabawkami uspokajającymi. No i a propos dzisiejszego dnia, bo nagrywam to w dzień, w który wszystkie media trąbią o mnie i o moim doświadczeniu ostatnim. No cóż, kupiłam sobie nowe squishy, więc będzie mnie moja panda uspokajać. Możecie jej dać imię, słuchajcie, jak chcecie. No, piszcie w komentarzach, jak widzą ludzie, jakie są dziutka. No więc sobie go potrzenię już jest chmur lepszy, więc... Nowa fidget zabawka, bo potrzebuję ich. Okej, okay, dalej. Słuchajcie, to jest... A, i to kosztowało, będę miała mówić ile kosztowało. Kosztowało 12,99, więc w sumie dosyć... ale jest słodka. No, kolejna rzecz to takie spinki i kosztowały też 13 zł. I one są w kształcie serduszek i już się nie mogę doczekać, aż sobie tak powpinę. Jaram się niemiłosiernie tym. Zacko, bo ogólnie przy przeprowadzce ja zgubiłam bardzo dużą część moich spinek. Kurczę, więc restock po prostu. Okej, okay, to wciąż Sinceyu. I kolejna rzecz w Sinceyu, którą znalazłam, była za 30 zł i to jest taki top dzianinowy, taki dziergany, więc myślę, że na wakacje super do shortów i tak dalej. Jedyny problem to to, że on jest prześwitujący, więc muszę jakoś wykminić i jest na ramionczkach, więc muszę to wykminić, jakby to nosić. Może strój kąpielowy na przykład pod spód, coś takiego. A mam taki biały strój kąpielowy, to on może mógłby pasować. No co, coś się wykminia, był taki ładny, że mówię, ja to zrobię, ja to wykminię, a jak coś, to najwyżej naklejki i siema. Druga emotka na dziś to dla mojej panny specjalnie. I będzie ta tutaj. Kolejna rzecz w Sinceyu to jest piżama, ponieważ ostatnio właśnie mówiłam, że ja nie mam takiej piżamy wygodnej. I ogólnie chciałam kupić piżamy, która ma ciemną koszulkę, ale nie było żadnej ładnej, więc kupiłam piżamę z jasną koszulką. Bo wiecie jak jest, że słodki te prześwitują, a ja niekoniecznie to lubię. No ale dobra, będzie, bo była taka miła. No i będą, będą prześwitywać, co? No to będę musiała nagrywać w piżamie z jakimś topem pod spodem, po prostu. Ale ona kosztowała 40 zł. No i jest z napisem Positivity starts from within. Allow yourself to grow. I taka jest pozytywna, zielona i ma takie ładne spodenki. Więc jest piżameczka. No, dzisiaj będę w niej na pewno spała, bo jaram się, bo wiecie co, ja mam dużo takich różnych piżam, bardziej takich dorosło, trochę smutno i tak dalej, ale ja mam często dni, w których ja wcale nie chcę spać w takich rzeczach, więc na przykład mam moją piżamę z Marvela i z Mulan i te dwie piżamy non-stop po prostu są grane u mnie, więc chciałam coś takiego sobie kupić jeszcze. Kolejna rzecz, kolejny top, który znalazłam, to jest chyba ostatnia rzecz z Sinceya, on też kosztował 30 zł, słuchajcie. I jest to taki top, crop top,
taki z żółtym wzorem i z kwiatuszkami niebieskimi. I moim zdaniem on będzie idealnie wyglądać na przykład do jeansów. Pyk, styluba. Puh, kozacko. Więc to są rzeczy, które kupiłam sobie w Sinsteju. A teraz możemy przejść do Rossmana. W Rossmanie byliście ze mną w tym domu, więc widzieliście, pierwsza rzecz to jest rękawica do mycia, bo słuchajcie, ostatnio mam dosyć sporo takiego naskórka twardego na moim ciele i muszę to wszystko wyskrobać. Myślę, że to jest fajne, żeby posiadać, chociaż w sumie nie wiem, bo nie posiadam, ale dam wam znać za jakiś czas, czy to jest git. Mam nadzieję, że tak. I to samo z półmeksem. Wiem, że się nie powinno półmeksować, ale ja już to zaczęłam robić bardzo dawno temu, więc teraz muszę to pomiksować po prostu. Więc no takie rzeczy. I ostatnio nagrałam TikToka, w którym mówiłam, że nie muszę kupować nigdy nic do zębów, bo mój chłopak mi zawsze przyniósł. I słuchajcie, ostatnio przyniósł pastę do zębów, to prawda, ale są one tak niedobre, parodontax, są tak niedobre, że ja nie mogę tym mieć zębów, bo jest strasznie, strasznie nieprzyjemnie. Bardzo, bardzo niefajnie. Więc kupiłam pastę taką, którą ostatnio mi... Wiesz, że właśnie o tobie mówię na filmiku na YouTubie, że kupiłam sobie pastę do zębów, bo ostatnio mi kupiłeś słom? Nie złośćcie się! On miał jakiś czujnik po prostu, że o nim gadam, bo akurat do mnie zadzwonił. Fajnie, baba. Ale no, w każdym razie tamta jest niesmaczna, więc kupiłam tą, którą mi poprzednio przyniósł. To jest git. Ale ona jest droga w ogóle, jakieś 19 zł z pasty. To jest śmieszne, ale słuchajcie, kupiłam te wieszaki na ręczniki, ponieważ nie mam żadnych wieszaków na ręczniki, więc te sobie przykleję na drzwi w łazience. Przyda się totalnie, bo aktualnie to jest na kaloryferze, cały czas wiszą te ręczniki, a mogą wisieć nie na tym. Suchy szampon, guys. Suchy szampon, a jestem ciekawa, jak pachnie w sumie. Ładnie, ładnie. Był za 13 albo 12 zł, coś takiego. Więc fajna akcja, duży, a mi się skończył sobie szampon, a jak wiecie, nie jestem fanką mycia włosów, mały brudasek. Kolejne dwie rzeczy, kolejna rzecz. A teraz Remo. Siema Remik, słuchaj, nieźle wszyscy do mnie dzwonią. Kupiłam dwa rodzaje ampułek do włosów. Jedna jest na błysk, a druga jest na nawilżenie, bo nie wiem, która będzie dla mnie dobra. A chciałabym o nie zadbać, bo ostatnio mi się troszeczkę połamały, a mi zależy na tym, żeby były git. I ostatnia rzecz to jest, nie wiem, z 10 moja butelka podkładu Rimmel Lasting Finish, 25 godzin, odcień Ivory. Dzisiaj rano mi się akurat skończył, więc od razu poszłam po kolejną, bo ja lubię ten podkład. Więc no, chowam wszystko z powrotem. Ale w każdym razie to tyle, jeśli chodzi o dziś. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapkach w górę i subskrypcji mojego kanału. A my widzimy się w kolejnym filmie jutro o 18:00, tak jak zawsze. A, i ostatnia emotka na dziś, oczywiście, to tutaj. Więc do zobaczenia, kochani. Pa, pa. Gdy mamy